o kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na końcówkę już podsumowania roku 2021. Ostatni taki program top 10, powiedzmy. I będą to dzisiaj wszystkie pozostałe rzeczy, oprócz sukienek i spódnic, które widzieliście w poprzednim odcinku tego programu. Oczywiście te wszystkie rzeczy są z second handu, są to rzeczy używane, rzeczy vintage, także zapraszam już na ciąg dalszy. No i kochani, od razu bardzo Was poproszę o zasubskrybowanie kanału i o polubienia filmiku. To pomoże mi się rozwijać, a wiecie, że staram się dotrzeć z tym programem do jak najszerszej publiczności, zachęcić do ekozakupów, ale także do kreatywnego zestawiania ciuchów, do w ogóle postawy takiej ekologicznej i kreatywnej w życiu i w modzie. Także bardzo Was proszę o wsparcie w ten sposób. Kochani, przechodzimy do rzeczy i od razu jeszcze chcę Was przeprosić za mój dzisiejszy głos. Jestem trochę chora, no ale nie poddajmy się, bo wiecie, jak się człowiek tak już położy i nic nie robi, to energia jeszcze bardziej spada. No i w związku z tym zmobilizowałam się, żeby to dla Was dzisiaj nagrać, mimo mojej niedyspozycji głosowej i kataru. Także wybaczcie trochę zaczerwienione oczy i taki gorszy wygląd, ale postaram się, żeby pokazać wszystko rzeczowo, ale za to nie będę tego dzisiaj przedłużać, więc zaczynamy. Wybrałam te rzeczy pod kątem oczywiście ich jakości, to jest jakby dla mnie zawsze priorytetem, ale też takiej wyjątkowości, ich unikatowości tych rzeczy, też użytkowe jakby aspekty brałam pod uwagę, czyli jak często to używam, jak bardzo to jest wszechstronne ta rzecz. Także no czasem mi się zdarzały na przykład takie niesamowite zakupy markowe i jakościowe, ale rzeczy te są takie, mimo że unikatowe, rzadko używane, no bo są to jakieś takie specjalne rzeczy na zupełnie specjalne okazje, ale ja tutaj dzisiaj wybrałam takie rzeczy, które pod każdym względem jakby będą mi bardzo, bardzo użyteczne. Także nie tylko cena, jakby przebitka cenowa, firma i wyjątkowość, ale też właśnie taka wszechstronność tych rzeczy i przy okazji pokażę Wam, jak wiele stylówek udaje mi się z tymi rzeczami zrobić, bo widzieliście już je pewnie w wielu programach, ale jeszcze dzisiaj Wam pokażę kolejne możliwe połączenia tych rzeczy, także zobaczycie, że właśnie to nie jest takie lanie wody i to nie jest tylko taka teoria, ale rzeczywiście to są rzeczy, które się sprawdzają mi w praktyce. No i zaczynamy. Kochani, zacznę od spodni. Wybrałam tylko dwie pary, trzy pary spodni w sumie, bo jedna jest z garnituru, ale jakby liczy się jako cały garnitur, więc dwie pary takich luźno spodni. No i zacznę od razu od moich takich spodni, które w wielu stylówach w tym roku mogliście, w tamtym roku mogliście widzieć. I to są moje cudowne spodnie, takie pumpy z wełny. Firma, uwaga, Candice and Candyman München. I to są niemieckie spodnie. Rzeczywiście, zobaczcie, one są z takiej bardzo grubej wełny, z takimi ściągaczami na dole, więc są bardzo wygodne. To jest jak dres. Ale one mają bardzo szeroki krój, super modny teraz, świetny brązowy kolor, no i w ogóle są bardzo artystyczne takie. Nie dość, że są ciepłe, bo one jeszcze prócz tej grubej wełny mają podszewkę pod spodem, zobaczcie. O, 55% wełna, 45% wiskoza, tak przy okazji, właśnie trafiłam na metkę. No i są mega, 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 jeden z moich ulubionych stylów i zobaczcie tam przebitki ze stylówek właśnie z tymi spodniami. Miałam je w takiej bardzo fajnej stylówce też w muzeum we vlogu z Holandii, który był na kanale. No i w ogóle wiele, wiele stylówek z nimi tworzę, bardzo fajnie wyglądają do golfa wąskiego albo do takiej bluzki wąskiej, mam do tego golf taki bardzo gruby, brązowy, cieniowany, ale także właśnie do golfa fioletowego, do czerwonego, do mnóstwa rzeczy te spodnie mi pasują. Fajnie wyglądają do traperów, które tu w stylówce i od razu ta druga rzecz właśnie to będą te trapery od Steve'a Maddena. Takie trapery wiązane w kostce skórzane, które też bardzo dużo razy w tym roku nosiłam i do sukienki mojego projektu takiej z obrazem i właśnie do tych spodni. Miałam te buty w Holandii i było mi w nich super wygodnie. W ogóle się nie zmęczyłam przez cały wypad i praktycznie tylko je tam nosiłam i było mi mega. No i właśnie, świetnie właśnie też wyglądają do takich spodni pompowatych, do każdej właściwie takiej trochę grunge'owej, trochę takiej bardziej rockowej stylizacji, one się super sprawdzają, czyli to już mamy dwie rzeczy.
super skórzane buty od Steve'a Maddena i te spodnie niemieckie, które po prostu chyba to jest jedna z najczęstszych rzeczy, jakie używałam, a na pewno najczęstsze spodnie, spodnie, które najczęściej używałam w sezonie zimowym. To jest absolutny mój top. Dobra, kochani, drugie spodnie to są spodnie, które mam na sobie i nie nosiłam ich w zimie. W ogóle ani razu ich nie miałam w zimie, bo one są za cienkie, a nie dobrze wyglądają na rajstopy, wiecie? Bo one są takie z takiego materiału dosyć, pod którym widać nawet, właśnie nawet te kieszenie, ponieważ te spodnie są takie dopasowane dosyć na mnie, nawet się tu odznaczają. No jakbym miała rajstopy, to by to brzydko wyglądało, więc czekają na wiosnę i nosiłam je w jesieni też. Ale teraz będę na pewno je bardzo nosić, bo w ogóle wiecie, te flare leg, te takie lekko rozszerzane dołem, dzwonowate spodnie są bardzo modne. No i te spodnie mają przecudowny kolor, bardzo pasujący do różnych rzeczy. No i dlatego pokażę Wam je teraz w kilku stylizacjach. Jedno to jest to, co mam na sobie i teraz zobaczcie, ja mam na sobie tą wełnianą kamizelkę angielską na to jeszcze. Mój taki ulubiony medalion od przyjaciółki i ten golf, który ostatnio Wam mówiłam, że sobie kupiłam pierwszą od 2 lat nową rzecz w Intimissimi. Wełna z jedwabiem. Zobaczcie, tam w samym golfie i spodniach się przechadzam. On jest taki trochę przezroczysty, więc ja noszę ten golf jako spód. Tutaj akurat chciałam Wam pokazać, jak on wygląda, bo on jest bardzo zgrabny, podkreśla sylwetkę i idealnie właśnie nadaje się na zimę jako taki spód pod kamizelkę, bo jakiś inny sweter, pod blazer, pod marynarkę. No i do tych spodni miałam jedną z koszul, którą tutaj zobaczycie, ale też wszystkie marynarki, które dzisiaj Wam tu pokażę jako moje top zdobycze, idealnie do tych spodni pasują, już nie mówiąc, że też te spodnie pasują mi do wielu innych rzeczy, a nawet wyglądałyby super do swetrów, które dzisiaj też wybrałam jako jedne z tej topowej dziesiątki. No ale w każdym razie, no bardzo uniwersalne spodnie, będą doskonałe na wiosnę, może na lato nie, bo to już jest troszkę taki sztucznawy materiał i on się na lato nie nada. W każdym razie, moi kochani, zobaczcie, najpierw mierzę do takiej marynarki z garnituru, która tutaj będzie zaraz, świetnie, bo ten niebieski pasuje, jest taki, tworzy takie tło jakby do tej marynarki bardzo barwnej, bardzo kolorowej, oversize'owej. No i moim zdaniem mega, mega. Tam jeszcze w jednym miejscu miałam torebkę, którą też za chwilę Wam właśnie pokażę. I do tego druga wersja z marynarką niebieską, którą też za chwilę zobaczycie. I trzecia wersja jest z marynarką vintage, z wełny, którą kupiłam i przerobiłam. I ma z tyłu na plecach taki piękny motyw ważek. No i teraz właśnie przejdziemy już do tej marynarki, bo do tej pory mieliśmy buty i 2 pary spodni, to były 3 rzeczy. No i jak widzicie, te spodnie są bardzo, bardzo uniwersalne, do wielu rzeczy pasują. I ta marynarka to jest nasza 4. rzecz. Wełniana właśnie, piękna marynarka z firmy, już mówię, firma Next. Firma Next, 97% New Wool, Pure New Wool, czysta żywa wełna i 3% elastan. Troszkę jest ten materiał, ale bardzo minimalnie elastyczny. No i ja już pokazywałam Wam tą marynarkę, taki mój projekt, bo tu miała dziurki z tyłu i zrobiłam takie naszywki w kształcie tych ważek i też już widzieliście to w przeróbkach. Tutaj naszyłam jeszcze z przodu, tu nie było dziury, ale naszyłam takiego żuczka, taką muchę bardzo ozdobną. Bardzo mi się to podoba i podoba mi się to do tych spodni też. Uważam, że wygląda mega fajnie. To jest też taka lekko oversize'owa marynarka, która pasuje do bardzo wielu rzeczy, na przykład do jeansów będzie fajna, do sukienki. No to była 4. rzecz. 5. rzecz. Wybaczcie, kochani, trochę mam ataki kaszlu, jak za dużo mówię, więc będę się streszczać. Marynarka błękitna, widzieliście ją do tych spodni, jeszcze tutaj przebitka dodatkowa, ja ją bardzo dużo nosiłam w lecie, bo ona mi w lecie do bardzo wielu rzeczy pasuje i do tych spodni, tak jak tutaj widać, i do shortów, i do sukienek, i do spódnic, no bardzo dużo nosiłam, to jest marynarka, którą dostałam w wyzwaniu od Case Kate, jeżeli Was ciekawi, co to było za wyzwanie, to sobie zajrzyjcie. Wyzwanie, przysłałyśmy sobie rzeczy kupione w Lupexie i stylizowałyśmy je obie. Ja
ja wysłałam jej paczkę, ona mi i właśnie między innymi dostałam od niej tą marynarkę i wiecie co, ta marynarka mi się bardzo, bardzo sprawdza. Zachęcam Was, odwiedźcie sobie kanał K-Skate też. Dziewczyna się bardzo prężnie rozwija, też kupuje rzeczy w lumpeksach i robi o tym filmiki między innymi. No w każdym razie ta marynarka jest naprawdę superowa. To jest też taka vintage marynarka, rozmiar 38, wiskoza. Poliestru jest tu mniejsza część, w każdym razie 75% składu tej marynarki stanowi wiskoza, ma przepiękny, błękitny kolor. I też była bardzo, bardzo dużo przeze mnie noszona. Piąta rzecz dzisiaj. No i teraz doszliśmy do garnituru, z którego marynarkę już widzieliście, z tymi spodniami. Garnitur z H&M-u, z takiej limitowanej serii, jest cudowny ten garnitur, słuchajcie. I on, już mówię Wam skład, 67% wiskozy oraz 33% lnu. Mega skład, przepiękny materiał i te spodnie mają takie zakładki, one są bardzo szerokie, takie przykrótkie trochę i oversize'owa marynara w cudownych wzorach i kolorach. Już tam zobaczycie przebitkę z filmu, w którym to mierzyłam. Po prostu kocham ten garnitur, jest bardzo uniwersalny i też miałam te spodnie ze sobą w Holandii. W jednym dniu właśnie ubierałam się w golf, te spodnie, te trapery, które widzieliście przedtem. No i to jest mega, mega zdobycz modowa, jakościowa i przepiękny ciuch, którego wzór i kolorystyka mnie powalają. Chyba nie wiem, czy nawet to nie będzie jedna z dwóch topowych rzeczy tego roku. Ten garnitur, to są co prawda dwie rzeczy, ale ja to traktuję jako jedno. Oczywiście, że noszę i osobno spodnie i marynarkę, ale razem też jest to cudowne. Szósta rzecz, tak? Pokażę Wam swetry. Słuchajcie, jeden z tych swetrów to jest taki piękny też sweter z Top Shopu. On ma piękny skład i zobaczcie, jest bardzo ciekawy. Wybrałam go ze względu na to, że jest też bardzo uniwersalny, bardzo ciepły. Ma fajny zestaw kolorów, który do wielu rzeczy pasuje. Nawet do tych spodni, zobaczcie, wyglądałby spoko. Nosiłam też ten sweter, tak jak właśnie mówiłam Wam, w Holandii, do tych spodni kolorowych. Raz nosiłam je z golfem, raz właśnie z tym swetrem. Do tych spodni od tego garnituru. Pięknie wygląda, zobaczcie, tam przebitkę z jakiegoś vloga o trendach do spódnicy i do kozaków. Też ekstra to wygląda. Jeden z ciekawszych swetrów, jakie widziałam, właśnie te kuleczki z wełny powodują, że jest taki mega. Skład 73% angora, no i dodatek nylonu. Taki głównie angorowy sweterek, ale jak na angorowy to włosy właśnie mało wychodzą, jest bardzo praktyczny, piękne ma kolory i bardzo mi się podoba. No i kochani, kolejny sweter to mój żółty sweter kurczakowy, jak ja to nazywam, weekday. XS-ka, to jest taki oversize z półgolfem i skład tutaj jest 52% alpaka, acrylamid elastan. 52% stanowi alpaka w tym swetrze, reszta to włókna sztuczne. Tak czy inaczej, nosi się go mega, w ogóle się nie łechmaci, piękny kolor i też do bardzo wielu stylizacji mi pasował w tym roku i dalej go noszę, oczywiście w zimie pasuje mi do takiej sukienki rozkloszowanej, żółtej we wzory. No i do wielu par spodni, nawet do shortów go nosiłam, także naprawdę jest świetny, bardzo modny, w super kolorze. Teraz w tym sezonie ten żółty to jest też taki hitowy kolor. Już miałam wiele zapytań od znajomych, czy nie sprzedam tego swetra, ale bardzo, bardzo go lubię i nie zamierzam się go pozbywać. No i to była która? Siódma rzecz, tak? Ósma rzecz. Uwaga, i teraz numer 9. Również sweter, ale tym razem kardigan, długi kardigan, marka Magazine, skandynawska i tutaj mamy trochę nylonu, znowuż jest wełna, extra fine, super cute mohair, mohair, taki baby mohair, o, tak to nazwę, czyli ponad 60% znowu stanowią włókna naturalne. 63% jest bardzo miły, piękny kolor śliwkowy. Ten sweter nosiłam do wielu zestawień, do sukienki takiej z jedwabiu, sukienek w lecie, szczególnie na wiosnę, na jesień. Też można nosić oczywiście go do spodni, do wszystkiego w zasadzie, do czego oczywiście ten kolor będzie się sprawdzał. Także też bardzo dużo nosiłam go i jestem mega zadowolona. Dziewiąta rzecz, 10.
10. rzecz, mam jeszcze rzecz 11, ale to tak będzie taki dodatek już. 10. rzecz to bluzka od Tunschild Bloch. Projektantka o bardzo ciekawym imieniu i nazwisku. Bluzka z jedwabiu z pięknymi, szerokimi rękawami w cudownym fioletowym kolorze. Taki hit modowy, ale też jest to czysty jedwab i ma przecudowny ten krój. Ja to nosiłam tutaj z paskiem, oczywiście można luzem, ale mi się to mega podobało z paskiem. I on też pięknie wygląda do tych spodni z paskiem pasującym. Wiązałam taką szarfę w kolorze tych spodni jako pasek. Wyglądał też super do rurek, wyglądała też super do rurek. Mogłaby też być do mini spódnicy, takiej węższej trochę, jako wierzch, tak zarzucona. Naprawdę jest to przepiękna, cudowna, w cudownym kolorze bluzka, którą jestem zachwycona. No i te rękawy też są po prostu przecudowne. Takie właśnie lejące, szerokie, pięknie uszyta jest ta bluzka, ma piękny karczek, guziki. Wszystko mi się w tej bluzce podoba po prostu. No i to była moja 10. super zdobycz. Mam jeszcze dwa takie dodatki jakby. Torebka, która była w stylizacjach. Torebka jest, kochani, od Etienne Aigner, czyli Aignera, torebka taka vintage i ona jest piękna, cudowna skóra, w super modnych trendach też. Śliczny kolor pasujący mi do tych wszystkich rzeczy, do tego, do tej marynary, do właściwie do wszystkich tych prawie stylizacji, które tutaj były, można powiedzieć. Także jestem bardzo zadowolona z tej torebki. Oraz kamizelka, to by była już wtedy 12. rzecz, no ale te dwie rzeczy traktuję jako takie dodatki bardziej. Tę kamizelkę też projektancką z takiej mega dobrej firmy Style Butler, z naturalnym futerkiem tutaj i z wełny, z takim metalicznym włóknem. Taki dodatek modowy, który wiele razy nosiłam do różnych rzeczy, do spódnic, do sukienek, do spodni, do takich dzwonów z lat 70., które też są mega zdobyczą, no ale już tu się nie zmieściły do tego zestawienia. Także to jest coś, co bardzo dużo używałam do bardzo różnych rzeczy, dlatego o tym też wspominam. No i kochani, jak chodzi o to zestawienie i to podsumowanie zakupów z tamtego roku, to już wszystko starałam... Aha! Oh no! Nie! Jeszcze muszę przyznać Grand Prix, przepraszam. No i moje Grand Prix... Niecodzienny ciuch, ale ciuch taki ekstra, mega, nadzwyczajny, dlatego osobna nagroda, powiedziałabym. Czyli chyba jednak pierwsze miejsce ze wszystkich zakupów całościowych, już sukienek i wszystkiego, peleryna z wełny angielska, szkocka właściwie, vintage, w kolorze różowym. Po prostu to jest taka cudowna landryna, piękna rzecz, z tym szalikiem tworzy cudowny zestaw. No ja to pokazywałam w stylówkach na lata 50. w takim specjalnym programie, ale też do wielu innych rzeczy Wam to też już pokazywałam, więc się nie powtarzam, zobaczcie tylko przebitki. No i kocham tą pelerynę, ona ze mną zostaje na 100% na zawsze, bo to jest coś, w czym chodzę, naprawdę chodzę, to nie jest tak, że tylko w stylówkach, ale oprócz tego to jest taka perełka ponadczasowa i taka rzecz unikatowa, której naprawdę ciężko znaleźć w tak cudownym kolorze, takiej jakości, jakby niezmienionej od dziesięcioleci, mimo swojego wieku. No i w ogóle kocham tą rzecz, po prostu uwielbiam ją. Kochani, pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie, zapraszam Was na kolejny program. Co to będzie, to zobaczycie, prawdopodobnie będzie to haul lumpeksowy. I już w następnym filmiku zobaczycie wyniki rozdania Kika Boni, tych kosmetyków naturalnych z dwóch filmów przed, bo do 27 jeszcze czekamy na zgłoszenia, więc można jeszcze tam napisać komentarz, zasubskrybować Kika Boni, napisać komentarz i wygrać masło Shea albo mydło afrykańskie. Zapraszam Was serdecznie. Kochani, także w następnym odcinku czekajcie na wyniki. No i oczywiście pamiętajcie, żeby to zasubskrybować, bo będziemy to sprawdzać, czy osoba, która zostanie wylosowana, faktycznie jest subskrybentem Kika Boni. Kochani, do zobaczenia w następnych filmach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bądźcie zdrowi, bye!